Vlogmas numer 5. I zobaczcie, znowu te stanowiska z papierem do prezentów. Tu już taki ładniejszy, z wzorkami. I oczywiście za darmo, żebyście od razu kupione prezenty w galerii mogli zawinąć jako prezent. Jest i wstążka, zielona, czerwona. Myślę, że naprawdę jest to fajna opcja. I od razu macie prezenty zapakowane. Idę kupić łopatki dla chłopaków do odśnieżania. Takie maleńkie. Akurat byłam w Klas Olson chwilę temu. I do Karoliny, mojej siostry, która ma dwóch dzieciaczków, przypomnę. Możecie zobaczyć ją na vlogach o wałkach, z majówki w Polsce, w Ameryce, jak byłam teraz w kwietniu, w marcu. Zapraszam do oglądania i pokażę wam zaraz, o jakie łopatki się rozchodzi. Od razu widzę, jest trochę nowego towaru. Chociaż te wiewióry chyba były, ale jakoś mi się tak wydaje inaczej. Nie widzę za to nigdzie mojego bałwanka, który miał u mnie dumnie występować na balkonie. O, sam słyszałam, że to jest niby suchy mech. Przecież to jest ewidentnie jakieś zboże, jakieś siano, nie wiem. Widzicie, tak jak mówiłam, bałwanka nigdzie nie ma. Zostały tylko takie tutaj jelonki. Jeszcze ten jelonek, ale bałwanka. Nie ma śladu. Nawet tak patrzyłam po cenach, czy gdzieś stał i go po prostu zabrali. Ale niestety, to jest to, co mówiłam kiedyś. Jak się człowiek za długo zastanawia, no to potem ktoś wykupi i nie ma. Chociaż tak troszkę było mi szkoda tych 1000 koron za bałwankę dać. Niby nie jakoś super dużo, ale wiecie, 5 zł nie kosztowało. Jakieś takie śmieszne paputki. Bardzo cieplutkie. Pamiętam, kiedyś takie miałam kupione w Zakopanem. Też się noga pociała, bo tak cieplutko w nich. Ale jednak lepiej cieplutkie kapcie niż nie cieplutkie. No i dotarliśmy do miejsca, do którego musiałam wrócić. I to są te łopatki urocze. Nie wiem, czy to zda egzamin, bo to jest plastik tutaj. A wiecie, jak walniecie w taki zamrożony śnieg, to będzie po tej łopacie. Chociaż dzieci też nie mają aż tyle siły, więc może będzie okej. I właśnie dwie takie śmieszne mini łopatki, które kosztują 56 koron akurat teraz. Dla Dominisia Miłoszka. O, to jest taka... wiecie, żeby pchać ten śnieg. Ale Karolina mówi, że jednak tamte. Takie malutkie, żeby każdy miał swoją. Ciekawe dlaczego, nie? Ciekawe dlaczego tą niebieską, a nie tą czarną. To jeszcze widzę różne ślizgawki. Takie też były pod tyłek, te różowe. Ale jak mogliście zobaczyć na filmiku, że sprzęt sportowy za darmo i tak dalej w Norwegii, no to dlatego też nie mam zamiaru kupować, bo to można wypożyczyć, a na tyle, co oni przyjeżdżają do mnie, to bez sensu płacić za swoje własne i później upychać to gdzieś na strychu. Biorę te dwie. Wszystkie wyglądają tak samo. Jakoś solidne nie są, ale tak jak mówiłam, dla dzieci powinny być ok. I tutaj bardzo ważna rzecz w Norwegii. Ja dzisiaj nie wzięłam do buciorów. Myślałam, że się pozabijam, bo w nocy na przymrozek, w dzień na plusie. A jednak jak macie takie mini kolce, to jednak się idzie troszeczkę bezpieczniej do biegania, do chodzenia. No, lepiej mieć. Idziemy do kasy z naszymi łopatami. Poważne zakupy. No i jadę dumnie z łopatami. Chyba sobie tą IKEA odpuszczę, bo kurde, takie korki wszędzie są. Ja już chyba z 5 minut wyjeżdżam z tego sklepu, gdzie byłam, z tej galerii, a z garażu to też nie mogłam się wydostać. Więc jadę tylko do Europrisa i jeszcze zajadę do Jula, bo cały tydzień zapominałam o tym, żeby podjechać mamie zobaczyć Mikołaja. Jestem właśnie już w Europris i się zastanawiam nad herbatką, bo są różne. Albo to jest Winter Spice, Gingerbread Joy. Czyli to jest po prostu z imbirem. Pcham się po to, jak to na wierzchu. No normalnie, zrozumcie to. Znaczy bym chciała imbirową. Ale ciasteczka takie korzenne lubię w sumie. Ale to jest z jabłkiem i taka... Może lepiej tak, o. Peppermint. Nie wiem, sama. Chyba tą. Ta ma najładniejsze pudełeczko, ale chyba wezmę tą z jabłkiem. Pakowana w Polsce, z tego co widziałam. 80 koron trochę drogo, nie? Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze smakowało. Jakie śmieszne kubki, takie bez żadnego, wiecie, obrazka, nic, takie wielkie. Fajnie nawet wygląda, jak są tak wszystkie zawieszone po prostu. Ciekawe.
No proszę, bardzo podobny dziadek do tego, co był w Kidzie. Tyle, że tu połowa ceny. Nie mam żadnego dziadka jeszcze, ale powiem wam, że ostatnio jak oglądam film Florydzianki, ona tam oglądała i z mamą pokazywała, jak mama też tam miała manię dziadków do orzechów, to zaczęło mi się coraz bardziej podobać. W sumie przyszłam tu po czekolady. O, i kubeczki świąteczne. Zobaczcie, no. Ominęłam je. Ale niezbyt urodziwe. Lepszy taki bałwanek nawet. Nie no, kolejny skandal. Kupowałam to w normalu, chyba dawałam 250 koron, albo tam prawie 200, to 119. I chyba też taka sama wielkość. I powiem wam, że dosyć spoko ten krem. Ale jak mam rękawiczki w robocie, no to takie jest jakby się te pociło, aż to wszystko, nie wiem, dziwne takie jest uczucie. Nawet nie, że poci, ale macie taką rękę mokrą trochę. Bo to jest tak jakby warstwa ochronna na tej dłoni po posmarowaniu. A wydaje mi się, że bardzo spoko ten krem. Ciągle go używam. Zobaczymy, czy będę miała dłonie jak bobasek. Kapciuch jakiś chyba taki podrobiony Grinch. Nie wiem, o co chodzi. Ale przyznam wam się, że nigdy nie oglądałam bajki z Grinchem. Kojarzę jakieś tam pojedyncze jakieś fragmenty, ale wydaje mi się, że widziałam to po prostu na internetach jakieś tam wstawki. A żeby obejrzeć od A do Z, to nie mam pojęcia, co to jest. Kolejne dziadki do orzechów. Po 3 korony. Widzę, że to jest jakaś lampka, więc on się pewnie cały świeci, ale sama nie wiem, czy dzwonić do mojej mamy. Ona chyba już nie potrzebuje tych badziew, już ma tyle, że lepiej do niej nie będę w ogóle się odzywać, czy coś widziałam takiego. Kurczę, zastanawiam się, czy nie kupić takiej jęgi. To nie jest oryginalne, ale czym to się różni? Niczym. Z tego, co czytam na internecie, to jedynie różnią się czasem tym, że mają mniej po prostu poziomów, bo mają mniej klocków, ale ta ma tyle samo klocków. No i nie wiem, kupić czy nie kupić. To lubiłam sobie z moją mamą to pograć. Ona to była mistrzynią. Do dziś dzień pamiętam, jak się śmiała. Jak jej szło tam dobrze, wygrywała cwaniara. I idę do kasy. To też kwiki. Też ta cena w ogóle nie jest przyjazna. To jak będziecie w Norwegii, koniecznie polecam kupić. A drugą rzeczą, którą wam koniecznie polecam. O! 4 za 100, no takiej promocji to już dawno nie było. Kiedyś było 5 za 100, ale 4 to już nie jest taka tragedia. No to opłaca się, wezmę kilka tych czekolad. No. Wezmę kilka tych czekolad. Pusto. Lukrecja została tylko. Widzicie? Czyli ewidentnie to jest promocja, która zdarza się już rzadko. Co kiedyś było normą, 5 za 100. A teraz pojedynczą czekoladę kupić za 47 koron, więc to jest w Norwegii jakiś skandal. Norwegia się kończy, jeśli już Freja jest taka droga. No nic, to biorę moją herbatę. Tyle. No i mam swój zestaw czekolad. Większość z nich pojedzie do Kasi. Mam tutaj dla cioci, dla Kary i dla mamy, więc każdy dostanie po czekoladce. Wiadomo, 4 za 100 to nie to samo co 5 za 100, no ale ciężko teraz na promocję trafić 5 za 100. Już chyba od 2 miesięcy, jak się czaję, to nie było w takich promocji, tak jak jedynie wspomniałam, 2 za 70 koron. 2 za 70 to jest żadna promocja. I niestety nie było zwykłych mlecznych, więc musiałam wziąć takie bąbelkowe, ale one też są dobre jak mleczne, tego po prostu napowietrzone. Abym wciągnęła, dopiero co... Postanowiłam sobie, że nie jem czekolad, bo krosty ciągle mi wychodzą. Tak jak ostatnio wciągnęłam te kulki halloweenowe. Dzisiaj chwaliłam, o, mi jest 70%. Tak od tego mam pełno jakiś tam krosta. Mi się wydaje, że od tego. Mam nadzieję, że nie, ale spróbuję wykluczyć na przykład na tydzień. Zobaczę, czy coś się poprawi, bo ja się wykończę. No nic, jadę do Jula, czy do Julii i do domku. Tutaj jak na pokuszenie, na wejście do Julii, od razu zaraz mamy Isk. Ciekawe, czy to nie jest to. To są chyba te Mikołaje. W sumie nie wyglądają źle, pani Mikołajowa i pan Mikołaj. I tu ma takie coś. Tu ma babcia koszyczek. Wygląda chyba spoko. Śmyszory. A to jaki brzuch potężny ma ten Mikołaj. Dobra, idziemy zobaczyć na salę.
I tutaj też jest jeden dział, gdzie jest outlet i tam zawsze różne głupoty są. I oczywiście tam pójdę, chociaż nigdy nic tam nie ma, to i tak pójdę dla zasady. No i jesteśmy w dziale z głupotami. I się zaczyna 80 koron za takie owockowe cukierasy. Bombki po 40 koron. O, a to jakie śmieszne. Te za 80 koron. Tak, jakieś nie wiadomo co. Tutaj mamy gwiazdy betlejemskie, tylko po prostu trzeba dokupić żarówkę. Więc fajnie, że ten kabel już tutaj jest, bo często są sprzedawane same te gwiazdy. Co my tu jeszcze mamy z tej strony? No gier. O co tu chodzi? What? 150 koron. Nie wiem, czy do komina wchodzi? Chyba tak. Takie małe dziadki do orzechów za 40 koron. A żumel? Ty ją obiecasz? To naprawdę rozbija orzechy? Ja myślałam, że tak się tylko nazywa. No chyba nie, no gdzie taki mały orzeszek? O co tu chodzi? To jakaś imprezownia. Narty, a jaki tunel do tych nart. I to kosztuje 300 koron. Jaki śmieszny mikołajek. O, ciekawe jak smakuje z Julii, wezmę. Bo to też nie przyszłam, ale skoro już tu jestem, ciasteczek nie potrzebuję. Mikołaj, który się wspiera na choinkę za 250. Listę do Mikołaja. Tu takie głupotki, jak chcecie właśnie mieć i swoje domki porobione, miasta i tak dalej. Ale my przyszliśmy po te Mikołaje. Dla mamuni. Więc bierzemy pana Mikołaja i panią Mikołajową. Wóz zapakowany. Mamusia ma już zadowolone. Jedziemy z ekipą do kasy. Jest ekipa. Babcia Mikołaj, dziadek Mikołaj. Zwijam się do domu, tak więc dzięki za oglądanie. Mama może być zadowolona, bo ma swoje łupy, które chciała. I ja też mam w końcu Mikołaja dwa z głowy, więc git. Do zobaczenia w następnym vlogmasie. Wpadajcie na Instagram ikkestressvlog i do zobaczenia w kolejnym filmie, bo już nie spada.